Hej kochani, tutaj Agnie z Wami. Jestem w trakcie jedzenia, więc pokażę Wam, co jem. Było trochę przerwy, bo i mój mąż zachorował, i moja gajeczka mieli gorączkę, więc nic nie nagrywałam, a teraz Wam pokażę, co jem. Sałatka, Micha sałatki. I to jest sałata, ogórek. Zrobiłam makaron z ogórka i do tego na środek dałam guacamole, takie dosyć pikantne z pieprzem kajeńskim, trochę młodej pysznie jest papryka, może warzywa, pietruszki bardzo duże. I został mi jeden kotlecik, miałam Wam pokazać, ale mój mąż sobie do pracy zrobił. I te kotlety pokażę Wam, jak je zrobić. I też to taki kombinuję z nowym przepisem. Bułka do burgerów. Czyli wkładasz taki burger sobie, sałata, wszystko i ten burger i przykrywasz burgera. Ciach. Oczywiście tam sałata, pomidor, jakieś inne rzeczy, no to majonez, który sobie mój mąż wczoraj zrobił. Ale ja go zużyję do sałatki, jak będę jadła. Więc to będzie następny przepis. Pycha sałatka. Dlaczego króciutko chciałam Wam powiedzieć, że wszystko jest ok. Będą dalej przepisy, ale trzymajmy, im prostsze, tym lepsze, aby się tak nie zamieszać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o nori, które też będziemy robić. To jest taka fajna alternatywa. Właśnie zamówiłam świeże, zobaczcie, raf nori. O, jeszcze nawet nie otworzyłam, bo wczoraj przyszły. Więc łatwo sobie wziąć takie nori i zamiast zjeść tak sałatkę, patrzcie, otworzyć się nie chce. Trochę się posypały, no wychodź. Albo możecie sobie kruszyć takie nory tutaj, do sałatki. Albo po prostu nałożyć i wtedy zjeść takie nory już, powiedzmy sobie, nakładam. Trochę. Niedużo, będzie wszystko mi poleciało. Tylko możemy pokazać. Po prostu. Nie żeby robić wrapy z nori, tylko po prostu, żeby zrobić sobie taką kanapkę. Ta-da. Nie musi być to zawijane nori, to może być kanapka. Także róbcie swoje, pozdrawiam was serdecznie.